Malutki Krym dokonujący inwazji na potężną Rosję, palący dosłownie każdą jedną ich prowincję, a następnie jeszcze ją łupiąc po zdobyciu? Tak, to oraz stworzenie Złotej Ordy zobaczycie w dzisiejszym odcinku. Ostatnio dużo mieliśmy kampanii dyplomatycznych, pokojowych, więc dzisiaj zagramy krajem, który będzie toczył wojnę, wojnę i jeszcze raz wojnę. Ale zanim do wojen przejdziemy, to może jednak jakiś sojusz z Imperium Osmańskim i zobaczmy, tak łatwo nam wpadnie za chwilę mariaż, musimy tylko kogoś obrazić, na któregoś zrywali. Najlepiej Mameluka, bo raczej nie będziemy z nim toczyli wojny już na samym początku, więc go obraźmy. Serio, twoja matka to chobik? Boże, co ja mam z tymi chobikami? Znowu powiedzą, że je jem. No i teraz możemy skoligacić nasze rody i tak w sojusz będziemy mogli za chwilę również brać. Spróbujmy też zawrzeć sojusz z Uzbekiem. Jest to ostatnia horda, z którą będziemy walczyli najpewnikiem. Na rywali naszych weźmy Teodoro, co jest w sumie dość dziwne, że jedno prowincjonalne państwo może być naszym rywalem, no ale cóż, poradzimy sobie z nim raczej. Wielką Ordę oraz może Nowogród albo Genuę. Genuę weźmy. Przyjmujemy dodatkowo te wszystkie w zasadzie decyzje. Estate'y, tutaj super łatwo. Więcej manpowera, ogólnie żeby nas bardziej lubiano. I zostawiamy sobie jeszcze na ten przywilej koniecznie miejsce. Daj tam mnie też tą darmową hajsy. Nie wiem czemu, dostałem jakąś dziwną misję, że muszę lubić się z Nogajem, więc trudno. Zaraz z nim będziemy poprawiali relacje. Super, gram hordą i nie mam w ogóle dowódcy, który dostaje bonus do szoka. Straszne. A, i za chwilę też trzeba będzie pozbyć się naszego następcy. Warto jest o tym pamiętać. Na nic nas nie stać, więc spokojnie możemy sobie pozwolić na jeszcze większe zadłużenie naszego kraju. Jaka tania armia najemna. Bierzemy ją. Jest sojusz z Osmanem. Już niczym się nie muszę przejmować, szczerze mówiąc. Nie no, to jakiś żart. Czy wy wiecie, że Fire w ogóle nie jest potrzebny na początku rozgrywki? O, widzę, że Kazań chce z nami pogadać. W sumie możemy na początku. I lecimy z koksem. No okej, nasz przeciwnik zajął dobrą pozycję obronną, ale i tak go tutaj zmiażdżymy raczej. Chyba, prawda? Zmiażdżymy cię? Halo, halo? Tak! Przeżyli. Dobra, dalej go miażdżymy. Gdzie indziej na pewno go zmiażdżymy teraz. Wyjebiście! Naprawdę bonus do piechoty jako horda? Dla tych, co nie wiedzą, bo pierwszy raz wzięli hordę. Nie, ten obraz się nie trzęsie dlatego, że macie, wam się coś popsuło. No po prostu Lukasowi odwala szajba. Nie, dla tych, co nie wiedzą, no hordy opierają się na dwóch rzeczach. Kawalerii oraz tym, że ich dowódcy szokują dowódców przeciwnika, czyli jak największej tych kropeczek tutaj. Bo jeszcze jako hordy macie niesamowicie mocną kawalerię gdzieś do 6-7 poziomu technologii militarnej. Albo 5, nigdy nie pamiętam, ale wiem, że tylko te pierwsze technologie. Patrzcie, ile tu tych pipsów jest. A w sumie którą ja mam kawalerię? Eastern Swan Cavalry, ta jest lepsza, a mam tą lepszą, wyjebiście. Kolejna armia zszokowana naszą wspaniałością. W międzyczasie atakujemy na Humiliate Cassius Belli, Teodoro. Abyśmy to wygrali w sumie. Easy. O tak, po co mi pieniądze, skoro mogę mieć więcej morali w moim wojsku oraz jeszcze szybciej palić prowincję przeciwnika. Prawda? Po co komu pieniądze? Lol, moja krymska flota topi przeciwnika. Nie spodziewałem się tego. A Trebizond nie spodziewał się w pierniczu od naszej armii. A wy na pewno się nie spodziewaliście, że z kodem Lukas macie 3% zniżki na Enebie. Linki w opisie. A mieli naprawić to, a i ja nie wiem co ono robi. Leci na moją stolicę. Ja lecę za nimi. Zaraz się zemszczę na nich. Dostaną wreszcie stack wipe'a. Prawda? To ten moment. Jej! I od Teodoro bierzemy tylko i wyłącznie pokaz naszej siły, bo to zwiększy sporo nasze punkty. Wallbridge, wyjebiście. Tylko 2 lata oblegania tej jednej prowincji, masakra. Panowie, skąd te niskie molale? Ja wiem, że kazałem kawalerii szturmować mury, no ale bez przesady. Nie było chyba aż tak źle. No i niech wojsko najemne okupuje stolicę Gruzji, a my splądrujmy ich kuferki. O Boże, jak to szybko spada. Gruzja staje się naszym wasalem oraz płaci nam trybut. Cyrkazja totalnie znika z powierzchni mapy. Halo, zniknij. I teraz to najlepsza część, czyli palenie wszystkich prowincji cyrkaskich. Halo? Oh my god, ale to było słabo rozwinięte. O, Reconquest Cassius Belli. Ale i tak chcę wszystko spalić, więc normalny podbój. Ich armia była bez szans. Ej, a co to jest? Jakaś koza z krzyżem? Ja nie chcę wiedzieć, co oni tu robili. Prosimy naszego dyplomata, żeby robił dobrze Osmanowi. Naprawdę dobrze, bo nam zależy na tym, żeby tutaj mieć jakieś 80 punktów przynajmniej.
zaufania. Oczywiście, o tym mówimy. No to jednak mogłem odbić te prowincje, bo dostałem trochę minusów za spalenie ich prowincji narodowych. No my chyba też byśmy się wkurzyli, jakby nam spalili Warszawę. Chyba. Czy każdy kraj na świecie musi mieć sojusz z Uzbekiem? Serio Uzbek? O nie, tylko Great Horda i Kazań. No nic, trudno. No to chciałem sojusz z Uzbekiem, chyba nam się nie uda. 1502 punkty? Bo ja feudalizmu nawet nie mam. Wow. No nic, zaraz pewnie będzie wprowadzony. No, w sumie z Gruzji zróbmy sobie marchię. No i teraz lepszych i tańszych generałów poproszę. Jako, że planuję grać pod bardzo duży podbój, lecimy dyplomatyczne i potem wezmę do pary Horde Ideas. Czy to dobry build? Nie wiem. Dajcie mi znać w komentarzach, czy też byście w taki poszli, czy jednak wolicie wybrać jakiś inny. A, jeszcze jedno. Widziałem, że często ludzie podbijają szybko Genuę. Lepiej tego nie robić. Niech najpierw Genua wam wprowadzi po prostu renesans. Potem ją podbijcie. Dobra, zróbmy teraz trochę dobrze Nogajowi. Mój sojusz z Uzbekiem szlak trafia. No trudno. Teraz jak najszybciej zajmujmy wszystkie te prowincje, które tutaj mamy po jednej wygranej bitwie. A Strahań pójdzie do mnie, bo jest Wurgolem. I pamiętajcie, żeby takie rzeczy robić. Bardzo ważnie. I bierzemy co tylko się tutaj da. Jak najszybciej okupację dla nas. Bo w innym wypadku jest szansa, że to pójdzie albo do Kazaniu, albo do Nogaju. A nie chcemy tego przecież, prawda? Chcemy, żeby wszystko poszło do nas. No przynajmniej jak najwięcej. Stolicę olałem, trudno. Dobra, ale miałem drugi cel wojny, który chciałem zrobić koniecznie. Atakujmy Gazikund, no bo teraz Kazań nie odpowie na wezwanie swojego wasala, znaczy sojusznika. No i zobaczcie, udało się. Praktycznie tylko dwóch prowincji nie będę mógł brać dla siebie, ale co najważniejsze, mamy granicę z tą złą Moskwą, którą będziemy mogli zacząć orać już. A w sumie jak tam Polska? Dostała Litwę. Jakich ma sojuszników? Easy! Ją, zróbmy sobie trochę... Tak, zasłonionej rzezi. Rzezi ja tu chcę, dawać mi tego więcej, dawać. Rozbić wojska Złotej Ordy. Znaczy Ordy, bo Złotej to my będziemy Ordą. Ale te wojska i tak możemy rozbić. Równe 3000. Wow. Reforma jest oczywista. Na pewno nie chcemy walczyć z korupcją, więc bierzemy więcej zasobów ludzkich. Jak pięknie renesans się już nabija w Genui. Okej, okay. Fajny władca. Ale bardzo dziwne imię ma. No to sprawdzę wśród wspierających, kto chce nosić to imię. Nikolas. Oczywiście zachęcam do wspierania mojego kanału, zwłaszcza jeżeli jesteś ulany oraz lubisz materiały z Europki w dobrym stylu. Uzbek płaci nam haracz i w sumie nic więcej. No i teraz zobaczmy, Astrahań ma następujące prowincje, więc ja biorę tylko tutaj te dwie, żeby go wypuścić oraz wszystko pozostałe oprócz stolicy. Ale czemu tu jest ptaszek? Palimy, palimy, palimy naszą granicę z Moskwą, niszczymy. No i 3 pierwsze rozwinięcie mamy oraz silniejszą kawalerię. Ten moment, kiedy planujesz sobie inwazję na Rosję i patrzysz, że wszystkie najbliższe forty, no przynajmniej dwa, są na bardzo płaskich terenach i wiesz, że będziesz tutaj urządzał za chwilę rzeź. Naprawdę. Dobra, mogę mieć dużo więcej kawalerii, więc doróbmy jej sobie. No to lecimy na Moskwę. Tylko wojny wypowiedziałeś i zginął ci dowódca. Co za pech. Riazań zdobyty, ale spalmy jeszcze tą prowincję, bo przeciwnik przecież będzie za chwilę tutaj wchodził, żeby ją odbić, a my będziemy mieli taką pułapkę mieli na niego. W międzyczasie powalczmy, poniszczmy jego mniejsze staki. O tak, dobry Moskal to martwy Moskal. Ciśniemy ich dalej, ale zniszczenia niesamowite. Bo ja mam jeszcze przewagę technologiczną. Patrzcie, piątka, czwórka, 5-4-5, czwórka. A jeszcze niedawno nie mieliśmy nawet feudalizmu. A propos feudalizmu, Shadow Kingdom. Znaczy wiem, renesans i tak dalej. Moskwa chce pokoju? Już? Ej, to nawet rok wojny nie ma, what the fuck? No ale mamy to, cały Riazań, dużo pieniążków, wojenne reparacje i oczywiście spalenie stolicy. A spalenie Riazaniu pcha nas dalej w naszych misjach. Może roszczeń terytorialnych nie potrzebujemy, ale zawsze szybciej przyłączymy tutaj naszą administrację na tych podbitych terytoriach później. A co do robienia szybszych rzeczy, no to musimy zaatakować Genuę. No, może Reconquest Cassius Belli. Niestety będzie też Lucca, Cypr i Regusa w tej wojnie, co powoduje, że będzie to długa wojna. Realnie pewnie nie spotkamy nawet ich armii, ale kto by się tym przejmował, prawda? Czy ktoś kiedyś z was grał ideami pod rozwój prowincji, czyli development? Bo w sumie nawet mogłoby być to dość ciekawe, nie? Ja tu kogoś widzę. O, ten moment, kiedy wojenne reparacje stanowią 1/4 twojego dochodu. Ten moment, kiedy twoja zaawansowana technologicznie horda musi biegać za tymi badźwiami z Genui, żeby zakończyć tą wojnę jak najszybciej. O, Regusa. No to czas ją oblężyć. Trzeba zrobić interwencję na inflacji i od razu zarabiamy.
No i super, dużo więcej tak byśmy nie ugrali. Bierzemy te prowincje dla nas. Wojna z Mamelukiem. Boję się. No w sumie jest to wojna, którą rzeczywiście Osman, no, mógłby przegrać, ale nie robi tego. Dobrze, orajcie Mameluka, a ja w sumie polecę, nabiję sobie trochę punktów wpływu u niego. What the fuck? Od kiedy to jak zginie Han, to w hordach nie ginie następca? Bardzo dziwne. Tylko tyle? Dobra, lecimy o odbicie Zaporoża dla nas. Kazań wezwiemy tylko do pomocy. Może nikt inny się nie okaże być potrzebny. W razie czego zawsze mamy Osmana, prawda? Polskie wojsko Hurdur nie istnieje. Ta, litewskie też baty zbierze. Gdzie są dowódcy tych wojsk? Ja nie wiem. Gdańskie chyba też właśnie znika. Tak, bardzo. Uj, dostaliśmy kawalery flanking ability. Wyjebiście. Dlatego się tak ucieszyłem, bo zobaczcie, nasza kawaleria teraz ładnie łoi przeciwnika, kiedy piechota tak nie za bardzo. O, ci to chyba całą pierwszą linię łoją. Bić go, ale rozbijamy. Znowu kolejny stackwipe. Oh my god, powinienem go nazwać kapitan stackwipe. O nie, teraz będą góry, to raczej nie będzie aż tak miło tutaj. Chociaż kto wie, w górach może też ich złoimy. Na minus 3 punktach? A, bo to dla nich. No to tak, też zniszczyliśmy totalnie polskie wojsko. O, skończył nam się jeszcze pokój z wielką hordą, więc jeszcze wykorzystajmy to i odbijmy dla nas te terytoria. Tym bardziej, że ich armia właśnie przestaje istnieć totalnie. Nie wiem czemu, ale zawsze, kiedy długo żyje Jagiellon, to Polska jest tym słabsza. Im szybciej on umrze, tym jest mocniejsza. Zazwyczaj. O, zapomniałem totalnie o wprowadzeniu renesansu. No i mamy wszystko, co chciałem. Całe Zaporoże dla mnie, jedna prowincja, wypuszczę sobie Kijów oraz upokarzamy Polskę i bierzemy o niej dużo pieniążków. Nawet małe straty mam. Malutkie. Dobra, sojusz z Nogajem. O kurde, ma z Tymurem. A ten Tymur przetrwał? Dobra, Nogaj, mi się nie podoba ten twój sojusz z Tymurem. A tymczasem my atakujemy z powrotem ziemię moskiewską. Tym razem dojście do stolicy mamy bardzo szybkie. Aha, a ja się tak zastanawiam, czemu Moskwa nigdzie nie idzie, a tu po prostu mnie od południa zaatakowała. Nie spodziewałem się tego. I teraz po zdobyciu Moskwy szybko, szybko w dół. Bo to jest istna masakra. W sumie Moskwę przekażmy jednemu z naszych wasali. Jeszcze jakieś bunty mi się tu podpalały, no. Ja wam dam przejmować moje fortece. Oj, nie, nie, nie. No niestety druga wojna dla mnie nie była szczęśliwa. Duże straty podniosłem. Wszystko przez kazań. Tutaj coś bardzo mi dużo źle poszło rzeczy. Ach, trudno. Ale mam dużo pieniędzy, to może przynajmniej spłacę część mojego zadłużenia, bo jest dość spore i dlatego tylko kończyłem tą wojnę. No nic, nie tym razem, to kiedy indziej nam się uda, ale zawsze coś pchnęliśmy do przodu. No to po naszych podbojach tak czy siak, autonomia w dół. Teraz rozbudujmy troszeczkę nasz handel. Chyba weźmiemy mniejszą, agresywną ekspansję. No i niestety zostaliśmy wezwani do kolejnej durnej wojny, ale możemy też zaatakować Nogaj bez większego problemu. Aaaa, miesiąc czekać. A co to jest? Pierwszy raz to widzę. Najgorsze jest to ganianie przeciwnika jednak. Już jak go dopadniemy, to nie ma szans. No okej, troszeczkę wziąłem. Odbijamy od Litwy prowincję dla Kijowa. I w sumie jak będzie potrzeba, to wezwiemy Osmana. Na razie może bez niego. Nie ma co, dał się złapać w pułapkę. Mój przeciwnik, zobaczcie. Spowolnił ruch, a ja się wbijam. I go niszczę. I dalej. Bum, bum. Kolejne zniszczenie. Ja to kto poprawiał to AI w tej grze? No nie mogę. Jakim cudem na 99% nie wszedł mi switch? No bo zobaczcie, przed chwilą tiknęło. Chociaż tym razem się udało. Oczywiście musiały odpalić mi się bunty w międzyczasie. Gdzie uciekacie Polacy? Ja was dorwę! No nie, ale pech w rolach. Przeżyli. Litwa ma szczęście terenu, bo tutaj są lasy, ale straty spore zadały. O tak, Niemcy nam zapłacą. No i ładnie. No to czas na kolejną wojnę z Moskwą. Co prawda mają przewagę liczebną, ale my mamy dużo kawalerii. A do tego bot mi się jeszcze podkłada. Ta. Nie ma fortecy na Moskwie i prowincji obok. W Moskwie zostały tylko dwie fortece. Wyjebiście. Czyli zobaczcie, zadłużanie państwa coś daje. No i dalej już nie mógł chyba pójść ten bot. No na sam koniec mojego imperium polasł. No ale tak czy siak rozwalam tę armię, wyjebiście. A akurat dla nas najważniejsze jest rozwalać armię przeciwnika. A te umierają tutaj. Pięknie umierają, prawda? O, a jednak tutaj też są. Odsiecz moskiewska, bum bum bum. Ale leci w piernicz. Nie, znowu dobrze widziałem, że mam bunty. I duży kawałeczek Moskwy ucinamy tym razem.
I jeżeli dobrze widzę, to możemy zresetować sobie trusa z Moskwą. Tylko gdzie oni teraz stolicę mają? Kamuflaż! Spalenie tej prowincji dzisiaj jest jakoś tak podwójnie przyjemne. Za spalenie Moskwy to chyba jakiś lajkacz się należy, prawda? No i mamy teraz bardzo ciekawy edek Siege Ability Shock Damage zwiększony dzięki połączeniu Horde Ideas oraz Diplomatic Ideas, plus do tego jeszcze patrzcie, jaką mamy potężną teraz kawalerię. Czas na małą, krótką, szybką wojenkę, bo wyzwałem Osmana. Wojska polskie to jakoś tak na uchodźstwo się udają tym razem, zobaczcie, w ogóle mnie nie atakują. What the fuck, co ten Ming? Zobaczcie, upada. No tak, odciąłem Litwę od Polski. Huzia na Moskala! Dobre pytanie, jaką kolejną ideę brać? W sumie nie ukrywam, że przydałby mi się większy zasób ludzi, bo non-topper lecę na jakichś takich resztkach, ale zarządzanie naszą administracją państwową też byłoby wskazane. Ta rzeź już przestaje być nawet zabawna. No to czas uzyskać dostęp do Bałtyku. Naprawdę tego fortu nie mogę zdobyć. Palimy Moskwę, sialalalala. Naprawdę ja cały czas miałem Krym Expansion. A co do tego potrzebuję? Podola! Okej, okay, czas sięgnąć dalej na wschód. Chyba przegiąłem, nawet bardzo. What? Polska odziedziczyła tron. Co to ma być? A nie czekajcie, bo to już Commonwealth. Dobra, nic nadzwyczajnego. Ale się zagrałem, to miała być taka chillowa kampania pod podwój wszystkiego wszędzie. Trochę większa wojna. Znaczy nie z Moskwą, ta z Austrią, co teraz będzie. Bo Moskwę to jak łoiłem, tak też i łoję. Ale chociaż patrzcie, wojsko zrekrutowali wreszcie. Nie wiem, czy to nie jest jakieś najemne. Takie całe armie dziwne nachodzą. Czemu oni wszyscy lecą na mój biedny Kijów? Co to ma być? A tej nowej wersji Europki to muszę przyznać, że im większe imperium, tym sobie lepiej radzi. No oprócz Mingu, to upadło. Wow. Polska po zjednoczeniu nawet ma sporo armii. Ups. Ale nadal jest dwie technologie za nami. Dosłownie. No to ładny kawałek ziemi tym razem. Spalić Smoleńsk! No i co? Kto rządzi Rusią? I Tatarjokę? Cokolwiek to znaczy? No i piękny Kijów. No i powiem szczerze, że dalej Polski już nie ruszamy w tej kampanii. Totalnie zapomniałem o tej kopalni złota tutaj. Przed chwilą ją ulepszyłem, ale totalnie o niej zapomniałem. I rozbiory Moskwy. Piękny widok. Moskal to chyba myśli, że jest hordą. Zobaczcie, sama konnica tutaj leci. Bum, bum, bum. Nara. No i ładnie wszystko podbite. Wybi się, nad Kazan już zjadłem. Mógłbym już stworzyć złotą ordę, ale mamy jeden problem. Jesteśmy w stanie wojny z tym czymś. No i mamy to! Możemy stworzyć złotą ordę i jest ona przepotężna. No bo w sumie nie pokazywałem wam tych idei Krymu, więc spójrzcie na nie teraz. Są też całkiem niezłe. Manpower, Core Creation Cost na końcu i ta agresywna ekspansja ładnie nam się tutaj kumuluje ze wszystkim. Ale ten złoty, epicki napis, naprawdę, wyjebiście to wygląda, jeden z moich ulubionych kolorków w tej grze. Misje nam zostają praktycznie takie same, nic się tu nie zmienia, ale zmieniają nam się idee, więcej manpowera, już szybciej mamy Core Creation Cost, kawaleria. O, nie ma administracji w FSS-y nigdzie? A to dziwne. I development! Ej, czyli jest horda pod development. Dajcie znać koniecznie w komentarzu, czy kiedykolwiek graliście takim właśnie buildem idei, że bierzecie ekonomiczne, ilościowe i dewujecie hordę za zrabowane punkty. Bardzo jestem tego ciekaw. Muszę to kiedyś przetestować. Zapraszam do obejrzenia tego właśnie odcinku z Mingu, bo zobaczycie, jak dzięki nowej decyzji, którą dodali w najnowszym patchu, przejmować terytoria bez wojen, co wam da możliwość stworzenia przepotężnej ekonomii oraz przepotężnej armii. Bardzo nietypowa i niestandardowa rozgrywka jak na tą grę.